Witam, przedstawiam BetoCFL, która jest połączeniem pompki podłogowej i zasobnika do uszczelniania opon bezdętkowych. Beto przychodzi jedynie z taką małą, niepozorną zawieszką, ale znajdziesz w niej wszystkie niezbędne informacje. Nawet takie szczegóły, jak to, że czerwona część pompki jest aluminiowa, ale zbiornik i podstawa są wykonane ze stali. Tak samo jak w zwykłej podłogowej Beto 137 i AirTanku, które za chwilę zobaczysz, a linki do ich recenzji znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Jeśli film Ci się podoba, będę wdzięczny za linka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Kupując tą pompkę, miej na uwadze, że jest dość długa i złożona ma ponad 70, a rozłożona prawie 130 cm długości i ze względu na swoją budowę jest dość ciężka i waży prawie 2 kg. Posiada bardzo duży i czytelny 4-calowy manometr wyskalowany do 160 PSI oraz chowany w rękojeści zestaw końcówek do pompowania materacu wraz z igłą do piłek, które niestety wypadają przy pompowaniu. Jej maksymalne ciśnienie to 11 barów, które zgodnie z obietnicami Beto osiąga bardzo szybko, bo zaledwie po 8-9 ruchach. A jeśli Cię poniesie i przekroczysz 180 PSI, otworzy się automatyczny zawór bezpieczeństwa znajdujący się od spodu. CFL posiada opatentowaną przez Beto głowicę Auto Dual, która obsługuje zarówno wentyle Presta i Shredder, czyli samochodowe. Żeby uszczelnić oponę, należy tylko nacisnąć czerwoną dźwignię na dole, napompować ukryty w środku zbiornik i zwolnić blokadę. Nie trzeba się bawić w wykręcanie zaworków, ani nic wcześniej przygotowywać, jak w omawianym przeze mnie wcześniej malutkim boosterze od Milkita. Beto działa bez zarzutu, nie miałem z nią żadnych problemów. Jedyne uwagi to te wypadające końcówki i to, jak działa pompka przy zwykłym pompowaniu, gdyż zajmuje to trochę więcej czasu i zawsze zostaje w niej trochę nieprzepchniętego powietrza. Dlatego wskazówka unosi się i opada, a odłączając wężyk zawsze uchodzi z niej resztka powietrza, ale to szczegół. Pompkę kupiłem, żeby ułatwić sobie życie i nie bawić się już w nabijanie mojego starego AirTanka. Dzięki tej zmianie zamiast dwóch rzeczy mam teraz tylko jedną, prostszą i do tego szybszą. Bezpośrednią konkurencją CFL-a jest Pro, czyli Shimano, tylko że to nic innego jak właśnie Beto, ale w innym kolorze, innymi znaczkami i z inną podstawą oraz pompka Topic Joe Blow Booster. Szczegół to tylko to, że ich ceny to ponad dwukrotność Beto, które uważam, że ma najlepszy stosunek ceny do jakości i szczerze polecam ich produkty. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!